Mariusz 24, przyjechaliśmy do Nikozji, do studia Blind Dog, żeby się spotkać z Bolem. Bolo, czyli tak naprawdę Bolesław Gryczyński. Cześć Bolo. Cześć, cześć, cześć. Cześć, witam. Cześć, witam. Słuchajcie, Bolo prowadzi jedyne na Cyprze polskie radio. Skąd ten pomysł? Dodam więcej. Radio, według moich danych z internetu, jest jedynym w tym rejonie Morza Śródziemnego. Gdzieś tam są ślady, zdaje się, coś było w Izraelu, ale to nie wiadomo co. I najbliższym jest Radio Watykan. Aha, czyli tak naprawdę jesteś prowadzisz... Tu jedynie jesteśmy. Polskie radio oczywiście. A jaka słuchalność? Wiadomo coś? Mamy zepsute liczniki. Mamy tych playersów mnóstwo naklejonych na różne portale, ale ten główny player z naszego studia nie pokazuje, zawsze pokazuje jeden. Aha. Czyli aż jeden. Aż jedna osoba. No, trochę, no mamy sygnały od naszych czytelników, że słuchacie tego radia. Teraz możecie Bola zobaczyć. Tak, to ja. Bolo, skąd bierzesz tematy? Tematy zależy od dnia, godziny i pogody. No wiadomo, ostatnia audycja, jedna z ostatnich, z Krawczykiem, wiadomo, śmierć króla polskiej muzyki. Natomiast dzisiaj będziemy prowadzili, będę współprowadził, miał ten zaszczyt współprowadzić, Cezika. Tak, tak, tak. Cezik. Czyli wszystko to, co jest tak naprawdę śmieszne, przerobione. No tak, no tak. A tak naprawdę jesteś muzykiem. Tak, tak. Opowiedz trochę może o swojej przygodzie z muzyką. Tak. Może inaczej. Skąd w ogóle Cypr? Skąd ty się tu wziąłeś? Aha, no to jest historia bardzo długa i bardzo poważna i bardzo smutna. Dobra, skróćmy ją. Skróćmy więc, ją. Wybierzmy te fajne elementy tak, w takim razie. Sytuacja, jak skąd muzyka, tak? No muzyka dlatego, że się nasłuchało w życiu tej muzyki i generalnie jestem człowiekiem wysokowatym i skręcam raczej do jakiejś humorystycznej, znaczy lepszej strony, bardziej jasnej życia, także to zawsze było do mnie przyklejone, obojętnie co by się działo, nie? A no, wykształcenie no, potężne, praktyka niesamowita, znaczy wykształcenie 17 lat trwało praktycznie. Znaczy, bądźmy szczerzy, muzyk się uczy całe życie. No tak, i potem dalszy ciąg, bo nigdy nie pracowałem żadnej, że tak powiem, pracy normalnej, czyli w harmonii, czy w szkole, bo bym chyba, nie wiem, się spalił. No dobra, no ale skąd ten Cypr? Cypr? No, bo w 2004 roku zmieniłem opcję wszystkich gwiazdorzenia, że tak powiem, w cudzysłowie, bo pracowałem z wytwórniami poważnymi w Polsce, Sony Music, BMG, mnóstwo, nagrałem kilka płyt Smoleniowi, potem był Just Five, tam nawet znajdziecie moje nazwisko, potem jakieś produkcje, no tak po prostu, ponieważ jestem dobry, mówmy krótko, to dzwonili i chcieli te aranżacje, czy nawet kompozycje. Mam 30 kompozycji pracujących, zarejestrowanych w ZAX-ie i z tym 3 tam dały mi dobrze zarobić, nie? A, czyli wciąż zarabiasz na ZAX-ie? Nie, na ZAX-ie nie. Z ZAX-iem jest totalna wojna, powiedzmy, od wielu lat, ale to jest właśnie historia długa, która możecie znaleźć. Jak znajdziecie do internetu i napiszecie, nie pamiętam tytułu, ale napiszecie ZAX Gryczyński, to znajdziecie mnóstwo artykułów i będziecie wszystko. A, czyli wiedzieć. Wojnę prowadzisz? Ona się niby skończyła, ale tak naprawdę pyrusowe zwycięstwo, czy pad, powiedzmy pad bardziej i będzie potem to dalej rozgrzane. Dobra, powiedzmy tak, przyjechałeś z Polski na Cypr i gdzie trafiłeś? No nie. A dlatego właśnie to była sytuacja, że musiałem, no dobra, powiem prawdę, moje życie było zagrożone przez ściganie moich praw autorskich. Aha, rozumiem. No dobra, no ale przyjechałeś... I uciekłem dlatego, znaczy uciekłem, chciałem zmienić, dalej być muzykiem, ale już nie gwiazdorzyć, nie kręcić się po tych wielkich tam światach, te wszystkie wielkie nazwy, tysiące ludzi, jakieś tam próby, nocki, spotkania i tak dalej. Zmieniłem życie na granie sobie w hotelu Gresham Bay na fortepianie. Okej, okay, no czyli tak naprawdę z takiego bardzo, bardzo wysokiego poziomu. Tak. Nagrywania dla gwiazd, a przypomnijmy, że z kilkoma producentami na pewno współpracowałeś. Tak, tak. Może jakieś znane nazwiska? No z Krawczykiem no, ostatnio co mówiłem, to długi czas. A no teraz to same są wytwórnie. Eleni, znaczy nie wiem, czy ktoś kojarzy.
tych czasach, te popularne. No, Eleni to na pewno kojarzymy, szczególnie tu na Cyprze, no przypomnijmy. No, tam by musiał, generalnie 168 sesji nagraniowych w Polsce, bo mam folderami w komputerze zaznaczone, przy czym każdy folder to jest minimalnie 10 utworów. Covery jakieś tam dla różnych firm, na Cytrze jakiegoś tam człowieka rejestrowałem. Potem miałem też krótko swoje studio dźwiękowe, reklamy dźwięku i filmy tam robiłem, montowałem, tylko to też krótko, bo siedzenie przy komputerze no 20 godzin nie jest fajne, nie? Tak, wiem coś o tym. Więc musiałem przestawić wajchę na bardziej kontekst. Dobra, wróćmy do chwili obecnej. Skąd pomysł na to radio? My tutaj mamy dużo pomysłów w tym studio. Co chwila tutaj powstają. W tej chwili jesteśmy, w tej chwili jestem na etapie wstępnym. Powstanie 50-minutowy materiał muzyczny dla pana doktora Mączaka. Pan doktor Mączak jest skrzypkiem, który gra po świecie. Jest gwiazdą w tej formie. I on sobie zamówił u mnie całe aranżacje, to będą hollywoodzkie produkcje i takie różne inne utwory. Tytuł jest Waves of Aphrodite. Przyjedzie tu nagrać i prawdopodobnie trzeba będzie zaangażować też orkiestrę symfoniczną i nie wiem, jak do tego tematu podejść logistycznie, nie? To będzie trudne. Nie, no loty z Polski na Cypr są możliwe. Tak, ale to jest potężna robota, bo tutaj co najmniej zajmie to jeszcze 2 miesiące zaaranżowanie, potem to trzeba przepróbować, potem musi przejechać, potem musimy zorganizować, wiesz, tę całą sferę nagrań, ale to jest człowiek, który gra w Carnegie Hall. Co chwila tam do mnie pisze, że jestem w Brazylii, jestem w Calgary, jestem tu. No tylko pozazdrości. Dobra, wracamy znowu do radia. Skąd to radio? No i dlatego tak mówię sobie, bo to już było radio takie, które działało tak w sposób taki troszeczkę harcerski. Nasz boss tutaj sobie wymyślił w tym radiu, dalej to radio jest, Hadzi Majk z Uniwersytetu tutaj Cypryjskiego. Tak, on to prowadzi, bo to jest były DJ, to jest gdzieś tam jego zdjęcie. A ja mówię do szefa, ty, a może zrobimy polskie radio? Tak, a może jeszcze hiszpańskie? Tak, bo jeszcze mamy Meksykanina, który uczył na perkusji. No dobrze, to może jeszcze takie, dobra, róbcie co chcecie, bo nasz szef mówi, róbcie co chcecie. No i tak to powstało. Rób ta, co chce ta. No. Czyli przypomnijmy, w każdy czwartek o godzinie 19 na Cyprze, o 18 w Polsce. Tak jest. Można posłuchać polskiej audycji radiowej. A są jakieś plany, żeby to rozwijać? Będzie w czwartek? Bo jeszcze współpracujemy z telewizją kablową. Bolesławcu. Tam. I tam też wysyłamy jeszcze nakręcam takie blogi kulinarne. Zresztą pani Bożenka będzie teraz kręciła. To są takie kilkunastominutowe filmy dla oglądania w Polsce przez widzów, co się gotuje na Cyprze. Także temat bardzo ciekawy, nie? To podłączamy się pod to. Tak, ale... Może uda nam się też to pokazać. No radio tak, we współpracy z jakimiś ludźmi, którzy powiedzmy znają już temat, to na pewno będzie szybciej, bo w tej chwili kto przychodzi, to są tylko goście programu. A samemu też, no nie mogę przekraczać bariery dźwięku, bo też nie będę znowu spał i znowu będę się wkręcał w to za mocno i tak dalej. Trzeba też żyć, nie? Bo tak nie można pracować. No bardzo długo współprowadził z tobą całą audycję Maciek Kielak. Tak. No czekamy, aż przyjedzie tam. Katar ma czy coś takiego. No zgadza się. Rozchorował się Maciek. Zresztą rozmowę z Maćkiem przeprowadzaliśmy już wcześniej. Na górze znajdziecie gdzieś link do rozmowy z Maćkiem. Jeżeli jesteście ciekawi, to rozmowa z zeszłego roku. No dzisiaj masz przez cały czas gości z Polski. Tak. Dlatego, żeby była jakaś, powiedzmy, żebyśmy się rozumieli, o czym rozmawiamy, bo pani Justyna Baran jest też, ta nasza tam kobieta jedyna w tej chwili, to będzie druga, jest aktorką teatru, już zapomniałem nazwy, przepraszam, bo za dużo wiadomości tutaj codziennie łykam. Z Krakowa, więc bardzo podobna płaszczyzna do. No rozumiemy się tak bez umawiania się, tak? To trzeba tak prowadzić tą radę, nie? Bo poprzednio niektórzy rozmówcy, już nie pamiętam nazwisk, to trzeba wszystko od początku, wiesz, wyjaśnić. No to trzeba jakby wejść od pewnego etapu wiedzy i dalej już rozchodzić. No bądźmy szczerzy, taka audycja to wymaga przygotowań. No wiem coś o tym sam, że trzeba coś poczytać. No więc tutaj. Przyznam się, że my się nie przygotowujemy. Siadamy sobie naprzeciwko, popatrzymy sobie się oczami i samo jakoś tak ten mózg nam dyktuje,
spontanizm, co, o czym będziemy mówić. To, zresztą słyszałem, że przeskakujemy z tematu na temat, czasami się lekko podgryzamy, żeby, wiesz, sprowokować do jakiejś tam obrony, a ta obrona jest, musi być śmieszna, no taka gra, wiesz, tak jak siedzi się na imprezie i też można gadać do 4 nad ranem, tak? Nikt się z nikim nie umawiał i można gadać z kimś 10 godzin, tak? Aż dostaniesz chrypy. Dobra, będziemy obserwować tutaj Radio Cypryjskie. Radio Cypryjna tak naprawdę. Cypryjna, a to jest pomysł pana Maćka Kielaka, bo ja nie miałem pomysłu na nazwy. A co tu zrobić, nie? Żeby to nie było banalne. A on tak, Cypryjna, od razu, za 5 sekund. A ty, dobre, bo to Cypryjna to jakby cytryna, no, a dokładnie. Cytryna to Cypr, nie? A bo Cyp to jest CY też, pierwsze dwie literki, więc wszystko w jednym słowie. Czyli jesteśmy, obserwujemy tutaj Radio Cypryjna. Będziemy gościć, mamy nadzieję, jeszcze pojawimy się. Może Dorota też do nas dołączy. No i zapraszamy do słuchania. Tak jest. Zapraszamy.